nie zmienimy tego, że jako generacja siedzimy w kompletnie różnych miejscach i żyjemy w kompletnie różnych światach. I pytanie, czy godzimy się na zwiększanie dystansu, na rozchodzenie się, na niezrozumienie, na nieobecność, bycie we własnych bańkach, czy też uważamy, że trzeba dokładnie w odwrotną stronę? Być razem, rozmawiać ze sobą, spotykać się. My się opowiadamy za tym drugim, czyli za tym, by patrzeć na pokolenia przez pryzmat solidarności w rozwoju. Wyzwanie mamy wspólne. Te 10 lat będzie decydowało w ogóle o przyszłości, no już na dosłownie na setki lat, bo to jest ten czas, kiedy musimy przyspieszyć, znaczy wdrożyć i przyspieszyć proces transformacji do nowej rzeczywistości, czyli zmierzyć się z wyzwaniami, jakie powoduje kryzys klimatyczny. What we have been seeing around the world is that the inclusion is very important. Na naszej konferencji poruszaliśmy wielokrotnie temat zrównoważonego rozwoju i tego, jak firmy, które chcą być zrównoważone, muszą patrzeć nie tylko przez pryzmat kwestii środowiskowych i transformacji zielonej biznesu, ale także przez pryzmat inkluzywności i właśnie tworzenia usług, która jest skierowana do wszystkich, także do osób starszych. Myślę, że każdy, kto obserwuje, w jak coraz bardziej złożonym świecie żyjemy, ma świadomość, że jeżeli nie będzie korzystał właśnie z jednej strony ze świeżości, otwartości nowych pokoleń, a z drugiej strony z doświadczeń wieloletnich często tych starszych ludzi, to po prostu niezależnie od tego, czym się zajmuje, nie da sobie rady. My wszyscy potrzebujemy siwych włosów i młodych rąk. W 2050 roku 40% naszych obywateli będzie miało 60 lat albo więcej. Dlatego ten dialog jest po prostu niezbędny. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, jaka ta rozmowa ma być. To nie może być rozmowa protekcjonalna z punktu widzenia nas w stosunku do młodych. To musi być rozmowa oparta na równej pozycji i wysłuchiwaniu się z szacunkiem, ale równorzędnie. Jeżeli ja jako człowiek w określonym wieku patrzę na inne pokolenie, no to powinienem problemy, wyzwania czy specyfikę i egzystencjalne problemy tego innego pokolenia no widzieć takie właśnie, tak? Jako serio poważne problemy o charakterze egzystencjalnym, no i powinienem mieć prawo oczekiwać, żeby na mnie patrzono analogicznie. To właśnie brak takiego partnerskiego podejścia w procesie nauczania gdzieś wychodzi też w relacjach międzyludzkich. Więc w momencie, kiedy zaczęlibyśmy po prostu ze sobą rozmawiać jak ludzie i traktować się po prostu po partnersku, to byłoby łatwiej i to właśnie możemy zacząć od zmian systemowych także w szkołach. Na pewno my, jako już doświadczeni pracownicy, możemy się bardzo dużo od młodych pracowników nauczyć i jesteście nam po prostu potrzebni. Nie ma nic lepszego dla muzyka niż współpracowanie z muzykiem, na którego muzyce się wychowywało. Tak, znam z doświadczenia taką teorię i jestem jej piewcą. Myślę, że tu jest wielka rola młodszych pokoleń, żeby wprowadzać do tego swojego świata starsze pokolenia. A od starszych pokoleń można oczekiwać i wiele się uczyć, korzystając z ich doświadczenia i z tego, co już przeżyli, co mogą nam opowiedzieć. Więc z jednej strony rosną nam korzenie, z drugiej strony rosną nam skrzydła i w tym widzę wielką wartość porozumienia między pokoleniami. Generacje mają swoje racje. Warto tych racji posłuchać. Generacje mają swoje racje.